Spotkanie z MKS-em było pierwszym z bezpośrednich pojedynków o utrzymanie. No i na szczęście udało się. No tak, no wiedzieliśmy, zdaliśmy sobie z wagi tego meczu, że tu po prostu będziemy musieli wygrać i zdobyć 3 punkty i to nie podlegało żadnej wątpliwości, że tutaj zostawimy dzisiaj serducho całe swoje siły i to dzisiaj pokazaliśmy. Pokazaliśmy, że jesteśmy drużyną, pokazaliśmy, że potrafimy grać w piłkę i potrafimy liczyć się naprawdę w tej wyższej tabeli, a nie tylko w dolnej, bo tak grając naprawdę można dużo punktów zdobywać i liczymy, że taką formę jak dzisiaj z Kluczborkiem podtrzymamy w kolejnych meczach. Pierwszy raz na wiosnę mieliście taką przewagę na boisku i byliście faworytem. No tak, to dzisiaj było widać, szczególnie nawet w tej pierwszej połowie. Stwarzaliśmy sobie dużo sytuacji, zabrakło szkoda, że zabrakło tej skuteczności, bo mogliśmy już w pierwszej połowie zdobyć 2-3 bramki. Ten mecz byłby spokojniejszy zdecydowanie, ale w drugiej byliśmy bezlitośni, zdobyliśmy 3 gole i zdobywamy u siebie 3 punkty. Czy po spotkaniu z Arką możesz powiedzieć, że ten zespół jest najlepszy w tej lidze? To znaczy, no, czy najlepszy? Na pewno Arka jest bardzo dobrym zespołem, bo to widać u nich kulturę gry i to jak operują piłką, to jest zespół na pewno wyróżniający się w pierwszej lidze. I czy najlepszy? Myślę, że tak. No nie ma co ukrywać, że Arka na ten moment jest najlepszym zespołem w pierwszej lidze i myślę, że to jest taki główny faworyt do tego, żeby awansować do Ekstraklasy. Dzisiaj grałeś na prawym skrzydle. Jak uważasz, lepiej prezentujesz się na boku czy na dziesiątce? Znaczy zagrałem zarówno na boku, jak i na dziesiątce, tak, w poprzednich klubach, dlatego te pozycje nie są mi obce i wiem jak się gra zarówno na tej pozycji, jak i na tej. I mogę zarówno grać na lewej, na prawej, jak i na dziesiątce. I to jest też ważne, żeby być uniwersalnym zawodnikiem i dalej się doskonalić na innych pozycjach. Dziękuję. Jak mógłbyś podsumować dzisiejsze zawody? Zadowoleni na pewno nie jesteście, bo przegraliście dzisiaj to spotkanie. No pewnie, że nie. To był dla nas mecz za 6 punktów, no. Można powiedzieć, Pogoń była lepsza od nas. No. Pierwszy połowie mogli wygrywać, mieli mnóstwo sytuacji. Myśmy nie mogli wyjść z podaniem dokładnym. No i niestety przegraliśmy. No i trzeba walczyć do końca. Wszystko jest możliwe. Odczuwaliście dzisiaj brak Maćka? Tak, Maćka doświadczony zawodnik, zawsze coś pomagał. Z przodu trzymał piłki. Brak jego był widoczny na pewno. Myślisz, że dlaczego udało wam się uzbierać tylko 4 punkty tej wiosny? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć na to pytanie. Dziękuję. Dobrze, pięknie. Dobra. Jesteście zadowoleni z dzisiejszego wyniku i spotkania, mimo braku skuteczności w pierwszej połowie? No rzeczywiście, no brakowało nam tej bramki w pierwszej połowie, bo mieliśmy 4 sytuacje, 5. Na pewno, mówię, szkoda, że nie weszło, bo może by się skończyło więcej, ale mi też tak musiało być. Wydaje mi się, że bardzo dobre spotkanie zagraliśmy, bo graliśmy dużo piłką. Szczerze, no MKS nam, mówię, zagroził kontrami, z 2-3 takie gdzieś tam mieli po wrzutce, a tak to, no mi się prawie był bez strzałów takich, żeby oni prowadzili grę. Dlatego mówię, no zamknęliśmy ich, mówię, na swojej nawet połowie. Staraliśmy się grać, mówię, piłką cały czas. Ćwiczyliśmy to w tygodniu i do skutki 3-0, więc czekaliśmy cierpliwie do końca, aż nam, mówię, wpadła bramka, to się później rozwiązało. Chciałem ci pogratulować, bo jesteś najlepszym strzelcem Pogoni przeciwko MKS-owi Kluczbork. Jak to się dzieje, że akurat temu zespołowi strzelasz? No rzeczywiście, gdzieś tam piłka mnie właśnie szuka, to tam miałem nawet 3 sytuacje jeszcze z głowy po postawionym fragmencie, więc ta piłka mnie z Kluczborkiem szuka. Szkoda, że tu tydzień nie gramy z MKS-em, może bym okrążył strzelców, ale tak na... Już. A tak naprawdę mówię, no cieszę się, że mówię, że strzeliłem bramkę, a najwyższe, że wygraliśmy mecz, bo to jest dla nas najważniejsze. Jak uważasz, kto jest największym zaskoczeniem tej wiosny? Który zespół, który najwięcej punktuje? Zaskoczeniem? No, myślę, no mówię, no tak na razie ta liga jest wyrównana, wiadomo, ta czołówka gdzieś tam walczy o ten awans i Wisła Płock widać, że też remisują, gdzieś tam punkty tracą. My mieliśmy tą pierwszą piątkę tabeli, pierwsze mecze, więc zdobyliśmy 4 punkty, no trochę żałujemy, ale na pewno mówię, no grą nie byliśmy gorszym zespołem w tych meczach, dlatego mówię, no my też już mamy 7 punktów tam w 6 meczach, więc na pewno mówię, że też nieźle nie gramy, ale takiej drużyny jakiejś, której jak raczej nie widzę, żeby była mocno po tej przerwie takim faworytem, że będzie punktowała co mecz. Ta wygrana na pewno była, wam szybko zapominacie o Arce. No rzeczywiście, mówię, no tak jest mecz. Nie chcę wracać tam do meczu z Lokanem, bo też przegraliśmy wtedy 6-1, ale wiedzieliśmy, na ten mecz wygraliśmy 1-0. Wiadomo, gdzieś tam porażki są w głowach, ale musimy zapominać i najpewniejszy jest następny mecz i my podchodzimy. Zaraz już też chwilę się pocieszymy, ale już myślimy o Wigrach, bo to jest też przeciwnik najważniejszy dla nas na następny, więc myślę, że pojedziemy tam i przywieziemy te 3 punkty. Dziękuję bardzo. Mógłbyś podsumować dzisiejsze spotkanie? Jesteście na pewno zadowoleni. Tak, bardzo zadowoleni byliśmy. Wygraliśmy mecz z przeciwnikiem, który jest sąsiadem w tabeli, tak? Poskakujemy im chyba na 7 punktów, z tego co dobrze wiem.
No i to pozwala trochę odetchnąć przed tym następnym meczem. U siebie nie przegrywacie, wygrywacie też drugie spotkanie. Co zrobić teraz, żeby wygrać na wyjeździe? Na pewno się zmobilizować, no, tak jak na meczu u siebie, tak wiadomo, tam nam nasi kibice nie pomogą, ale powinniśmy zdobyć punkt na wyjeździe, chcemy mieć spokojne utrzymanie i do końca nie walczyć. Bardzo lubisz podłączyć się do akcji ofensywnych i dzisiaj przyniosło to skutek. Jesteś zadowolony, że w końcu udało się zdobyć jakąś bramkę? Znaczy jestem zadowolony w pełni z wyniku, tak, 3-0, a czy bramkę strzelę, jak pomaga to drużynie, to oczywiście jestem zadowolony, ale swoje statystyki zostawiam na bok, tak. Dziękuję bardzo. Dzięki. Wygraliście dzisiaj 3-0, no i można być chyba zadowolonym, tak? Czy przede wszystkim trzeba pamiętać też o tym, że brakowało skuteczności? Komu brakowało skuteczności? Pogoń. No nie mogę powiedzieć, że to prawda, bo strzeliliśmy 3 bramki, więc... po prostu. Połowie. Tak, ale stworzyliśmy bardzo dużo sytuacji. Jednak ja dalej zachowuję spokój, bo mam w głowie cel, jaki chcemy osiągnąć i myślę, że cała drużyna też zrobiła swoją robotę i czekamy na kolejny mecz, bo naszym celem jest utrzymanie, a nie pojedyncze występki i pojedyncze radości, więc spokojnie, lód na głowę. Co według ciebie jest potrzebne, aby teraz na wyjeździe osiągnąć jakiś lepszy rezultat, wygrać spotkanie? No aktualnie po meczu jak najszybciej się zregenerować, ale w kolejnym meczu myślę, że musimy podążać tą drogą, którą sobie wyznaczyliśmy, która daje nam punkty, więc ciężka praca w defensywie i spokój w rozegraniu, który dzisiaj wreszcie mieliśmy, bo z Sosnowcem zrobiliśmy punkty, ale tego spokoju w rozgrywaniu nie było. Więc jakieś tam małe kroki robimy w tym, żebyśmy lepiej grali i lepsza gra wiąże się z tym, że jest większa szansa na to, żeby wygrać mecz. Jakbyś powiedział po spotkaniu z Arką, jak to wyglądało w szatni? Chłopaki byli załamani, czy wiedzieli, że po prostu Arka też jest silnym zespołem? Znaczy, Arka postawiła sobie cel, awans i myślę, że... Ja na przykład nie jestem jakoś zaskoczony ich postawą, wręcz przeciwnie, spodziewałem się dużo więcej po nich. No ale tamten mecz nie wyszedł nam pod względem wyniku. Graliśmy pierwsze 20 minut dobrze i 20 minut ostatnie graliśmy w miarę poprawnie. No a dziś myślę, że wreszcie dominowaliśmy nad przeciwnikiem od pierwszej praktycznie do ostatniej minuty i ta kontrola dała nam punkt. 3. To było pierwsze spotkanie chyba wiosną, w którym aż tak kontrolowaliście spotkanie i zdecydowanie graliście ofensywnie. Tak, no na pewno przeciwnik też miał inne nastawienie, nie chciał nas zbyt ostro nas nie atakował, czekał na własnej połowie. No ale udało nam się przejąć kontrolę nad przebiegiem spotkania i tutaj chwała drużynie za to, że mieliśmy zimną głowę w rozegraniu akcji, co dało dużo sytuacji i skutecznie 3 razy strzeliliśmy, ale dużo strzałów było też w bramkę, więc tu nie można mówić o braku skuteczności, a o dobrej obronie bramkarza. Spodziewaliście się takiej postawy przeciwnika, czy uważacie, że po prostu inaczej, czy po prostu przeciwnik zagrał tak jak myśleliście, czy inaczej było? Czyli szczerze powiem, nie obchodzi mnie to zbytnio. Mamy w głowie cel taki, żeby się utrzymać i też chcemy dyktować własne warunki na meczu, tak też dzisiaj się udało. Dzięki temu mieliśmy kontrolę nad meczem i te warunki, które podyktowaliśmy, czyli spokojne rozgrywanie i kontrola każdego zagrania, szukanie gry, dały nam punkty, ale myślę, że no tak powtórzę jeszcze raz, spokojnie, lód na głowę, to tylko jeden mecz. Czeka nas jeszcze 9 bitew i musimy wygrać tą wojnę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Powodzenia.